Dzień dobry wszystkim. Zapraszam na kolejne zajęcia plastyczne, których tematem dzisiaj będą zwierzątka. A z czego te zwierzątka? A no właśnie, z plasteliny, słuchajcie. Chciałabym Was zaprosić dzisiaj do zrobienia właśnie o motylka i tak, ślimaczka z plasteliny. Troszeczkę to będzie na zasadzie tak, jak mamy ceramikę, czyli będziemy sobie lepić mniej więcej podobnie, układać rączki, jak właśnie na ceramice. I do tego będzie nam oczywiście potrzebny patyczek drewniany, który też często właśnie taki szaszłykowy patyczków używamy na ceramice. Nożyk. Ja niestety nie mam plastikowego nożyka, wykorzystam taki mały nożyk do sera, ale zalecałabym Wam, żebyście sobie wzięli najlepiej plastikowy nożyk. I co? Najlepiej jakaś podkładka. Tak, żeby Wam wygodnie się tutaj pracowało i żeby przy okazji nie przyklejały się te rzeczy do stołu i też nie zniszczyły blatu stołu. No dobrze, no to zaczynamy. Ja tutaj dzisiaj przygotowałam motylka i ślimaczka. To może zaczniemy sobie od motylka. No to zrobię podobnego, może nie tego samego, ale możemy zrobić razem. Oczywiście wybieracie, dobieracie kolory takie, jakie chcecie. Ja sobie tu zrobię z takiego koloru jasnego różowego, jakby to dzieci powiedziały ciałowego, to jest taki kolor cielisty. No dobrze, i trzeba zrobić po prostu wałeczek. Pamiętacie, jak robimy wałeczki? Albo tak w rączkach, że między rączkami wałkujemy, albo na stoliku robimy taki wałeczek, wałeczek, wałeczek. Może być w miarę dłuższy. O, ślimak mi przeszkadza, muszę go chyba przesunąć gdzieś, żeby mi tutaj nie przeszkadzały te przykłady. O, nie robimy sobie wałeczek. To czy zrobicie większy czy mniejszy, to zależy od Was. Będziecie mieć albo mniejszego motyla, albo większego motyla. Proszę. I mamy. Ja sobie od tego odetnę taką jedną trzecią. Jak to podzielić na jedną trzecią? Czyli taką trzecią część jakby. Raz i dwa. I mamy wtedy trzy części. Ja taką jedną trzecią tej części, o, odłożę sobie na razie na bok, to będzie moja głowa, a dalej z tego robię brzuszek mojego motylka. O, i mam już brzuszek. Od tego odrywam ciuteńkę, bo to będą czułki. I robię te czułki w ten sposób, że robię takiego malutkiego, cieniutkiego wężyka. Z tego, co mi zostało, robimy kulkę. Kulkę robimy, popatrzcie, przypomnę Wam, w środku między dłonie i kręcimy kółeczka. Można też oczywiście zrobić to na stole, też kręcąc kółeczka. I mamy kuleczkę. Montujemy, czyli tutaj łączymy sobie brzuszek z głową. Tą głowę lekko spłaszczamy. Czułki sobie możemy przeciąć na pół. I doklejamy na głowie na górze. Tu mamy o tyle lepiej niż z gliną, jak pracujemy, że tu nam się fajnie od razu wszystko przyklei. Plastelina jest mięciutka i bardzo ładnie łączą się ze sobą kawałki. Nie trzeba ich jakoś utwierdzać, tak jak my to robimy na ceramice. Ok, mamy już brzuszek. No to teraz trzeba zrobić skrzydełka. Ja sobie tym razem wymyśliłam, że będą czerwone. Kawałek plasteliny czerwonej. Słuchajcie, ja mam taką plastelinę, nie wiem czy widać, z brokatem. Jeśli takiej nie macie, a macie brokat na przykład w domu, to można pomieszać z plasteliną i też będzie brokatowa. Połowa tej pałeczki odkładam i to jeszcze dzielimy na pół i będą dwie kuleczki z tego, tak? Czyli albo w rączce, albo na stoliku kręcimy kółeczka i mamy. Jeżeli macie plastelinę za twardą, to podpowiem Wam, że najlepiej ją troszeczkę pognieść w rączkach. Ona wtedy się robi miękka pod wpływem ciepła naszych dłoni. Jak już mamy dwie kuleczki, to je w paluszkach płaszczymy i doklejamy po jednej i po drugiej stronie do naszego motyla. To jest jedna część skrzydeł. Teraz będzie jeszcze jedna. Chyba zrobię fioletowe tym razem.
też na pół sobie pałeczkę dzielę i jeszcze raz na pół i wtedy mam dwie takie same części. Wy oczywiście, jeżeli macie inną plastelinę, dzielicie sobie jak tam możecie i robicie sobie tak dużego motylka jak chcecie, tak? O, i mamy dwie kuleczki, te też płaszczymy i doklejamy pod spodem do naszego motyla. Te możemy bardziej spłaszczyć, będą większe na przykład. O, będą inne. Formujemy sobie te skrzydełka tak, żeby nam wyszły fajnie skrzydełka motyla. O, i wszystko się fajnie, ładnie, dobrze trzyma. No to co? Jeszcze możemy te skrzydełka fajnie ozdobić, dokładając na środku jeszcze jakieś kropeczki. To co? Może dołożymy do tego kropeczkę i mam jakiś taki kawałek plasteliny, więc odklejam tylko kawałek, bo będą mi małe kawałki potrzebne, tak? To jeszcze na pół mi nawet, o, wystarczy. I to na pół i dwie małe kuleczki z tego trzeba zrobić. W paluszkach, w rączce. W ten sposób też ćwiczycie sobie bardzo dobrze paluszki i rączkę, pracę rąk. Płaszczymy, przyklejamy. Wybrałam ten kolor do koloru fioletowego, dobrałam. O, a na górę tutaj zrobię kolor pomarańczowy. Mam tu jakiś kawałeczek, o fajnie, na pół. I robimy malutkie kuleczki. Tak jak na ceramice robimy na przykład oczka na naszych różnych postaci, które robimy. Proszę. I mamy małe kuleczki. Trzeba jeszcze mu zrobić oczy. No przydałyby mu się oczy, tak? Także weźmiemy sobie kawałek plasteliny. Popatrzcie, też mi się to myli. Plasteliny. Malutki taki tyci, bo oczka ten nasz motylek ma malutkie. I po prostu dwie w paluszkach ukręcamy, dwie w paluszkach takie małe kropeczki i doklejamy oczka, żeby miał widoczne. I teraz patyczkiem ozdabiamy. Tak jak na ceramice, zawsze robimy sobie pracę, ulepimy ją z gliny, później właśnie ozdabiamy różnymi stempelkami, patyczkiem rysujemy różne ozdoby. Tak samo możemy zrobić to na plastelinie. Będzie ten sam efekt. Na brzuszku zrobię kreseczki, naciskam, mogę też rysować albo odciskać mój patyczek. Jest. Na tych kuleczkach stwierdziłam, że zrobię kropeczki, więc mogę zrobić naciskając patyczkiem kropeczki. I tu też. Zrobię mu jeszcze uśmiech. O, nasz motyl ma też uśmiech. I jeszcze możemy też tym patyczkiem poodciskać tutaj, czy zrobić kreseczki na tym większym płatku, skrzydełku. O, jest. Czy to będziecie odciskać patyczek, czy będziecie rysować, jak Wam wygodnie. Motyl kolejny jest. Mam już dwa motyle do pary. Jeden większy nawet wyszedł, drugi mniejszy. Ok. To teraz zrobimy sobie ślimaka. Tym razem zrobię ślimaka z brzuszkiem niebieskim. O, widzicie, zobaczcie. I jak to zacząć? Też od tego kawałka odcinam połowę, bo nie potrzeba mi jest aż tak dużo. I z tego, co mam, najpierw muszę pogiąć, bo jest troszeczkę twarda, o, ale już zaczyna się robić mięciutka. Robimy wężyka. No, robimy sobie wężyka, tak, żeby on był jak najdłuższy. Im dłuższy, to będzie większy ślimek, prawda? A możemy zrobić też takiego malutkiego ślimaczka. O, i chyba już to będzie. I możecie sobie nożykiem plastikowym, który macie, przyłożyć i postawić w ten sposób. I tu będziemy montować o naszą głowę, którą możecie zrobić też z tego samego koloru. Ja też zrobię z tego samego koloru.
ale zrobię z tej plasteliny z brokatem. Od tego kawałka odcinam połowę, robię kuleczkę, troszeczkę ją płaszczę i montuję tutaj na górze. O, już jest głowa. No i czego tam jeszcze brakuje? Oczy, te czułki, które ma właśnie ślimak, to na końcu tych czułeczek, o tutaj, będą oczy. Czyli potrzebujemy mały kawałeczek i robimy krótkiego wężyka, taki wałeczek króciutki, o, na pół i mamy czułki. No ale jeszcze nie ma oczu, to na razie chyba jeszcze nic nie widzi. Trzeba mu zrobić oczy. No i myślę, że też zrobimy małe takie kuleczki. Możecie zrobić większe. O, wzięłam sobie, oderwałam kawałeczek czarnej plasteliny i przyczepiam na koniec małe oczka mojego ślimaka. No to tą część już mamy, ale teraz najważniejsza część to jego domek, czyli muszla. I zobaczcie, zrobiłam tutaj z dwóch kolorów i teraz pokażę Wam, jak zrobić to z dwóch kolorów. Wykorzystam sobie tutaj pomarańczową plastelinę. To może nie ten kolor, bo będziemy łączyć to z innym. O, ten plastelin pomarańczowy kolor wykorzystam. Połączę go na przykład z, jak myślicie, z jakim kolorem? Czerwonym. O, jest. I teraz tak, trzeba będzie zrobić z tego wałeczek, ale teraz znacznie dłuższy niż nasz ślimak. Musi być długi wąż, robimy teraz długiego węża. U mnie pracuje jedna ręka, ponieważ no, mam dużą dłoń, większą na pewno od Waszej. U Was fajnie, jak będą sobie obie dłonie wałkować wałeczek wężyka, bo wtedy równomiernie rozchodzi się na dwie strony i rozszerza nasz wałeczek. O, zobaczcie, powiększa się, no właśnie. Dobrze, to jeden wąż chyba już jest gotowy. Odkładamy, robimy to samo z drugim kolorem, który wybraliście. O, i już jest. Prawie. Teraz zobaczcie. Te dwa kolory kładziemy obok siebie. O. I wałkujemy razem. Z jednej strony, jak będziecie trzymać, zobaczcie. Jedną rączkę kładziemy, druga wałkuje. Nasze kolory się ze sobą przeplatają. I jeszcze raz. I jeszcze i będziemy mieć taki, robi się, o, warkocz. Przeplatanka taka z tych dwóch kolorów, z tych dwóch wężyków. Teraz razem to wszystko ze sobą montujemy. Czyli przewałkujemy wszystko razem. I mamy jednego wężyka z dwóch kolorów. Zaczynamy skręcanie naszej muszli ślimakowej od jednej strony. Zabijamy i skręcamy ślimaka. Do końca. O. I mamy ślimaczka. Montujemy tego swojego ślimaczka na grzbiecie naszego. O. Wszystko dobrze trzeba przycisnąć, żeby nasz ślimak się dobrze tutaj prezentował. O. I nawet mi się przykleił do blatu. Jest. Oczy ma, wszystko ma, ale nie ma buzi i nosa. Trzeba mu zrobić jeszcze buźkę i nos. Możecie sobie go wygodnie położyć. O. Zrobię mu dwie dziurki tutaj na głowie i uśmiechnięty nos. Co prawda będzie to wyglądało jak... i uśmiechnięta buzia. Będzie to wyglądało jak oczy, ale nasze oczy są tu. Tak?
Co więcej możemy zrobić patyczkiem? No, zobaczcie. Tak jakbyśmy robili pracę z gliny. Możemy mu brzuszek ozdobić w paseczki. Może być w kropeczki, jak wolicie. I muszle też możemy ozdobić w kropeczki albo w paseczki, jak wolicie. A może coś jeszcze innego pomyślicie? I właśnie mak będzie miał jeszcze inną fajną. O, proszę. Mam nadzieję, że te zajęcia sprawią Wam dużo radości i powstaną przecudowne zwierzątka z plasteliny, którymi będziecie się mogli pochwalić i chcieli przede wszystkim w zdjęciach pod postem na Facebooku. Zapraszam do publikowania zdjęć. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.